Zachodzi słoneczko, skoro mów zachodzić, bo mnie nogi bolą, bo tam polu chodzić, bo mnie ręce bolu robić. Zachódźże słoneczko, skoro mów zachodzi. Nad tą wsią stare coś wisiało. Gdy ja byłem mały, wszystkie domy we wsi miały strzechy i było dużo drzew. Gdy byłem mały, błonie było duże, bo później jego część zamienili na pola i nawet domy zbudowali na błonie. Za błoniem były księże pola i łąki, a za łąkami kościół i cmentarz. Szła tam szeroka droga i było na niej dużo ludzi, gdy się odbywało wesele albo pogrzeb. Dawniej cała wieś szła na wesela i pogrzeby. Teraz nie ma już takich wesel ani takich pogrzebów. Teraz odbywa się to szybko i mało ludzi chodzi na wesela i pogrzeby. Ludzie w tym mieście nawet nie wiedzą, kto się żeni, a kto umarł. Ostatni wielki pogrzeb to był wtedy, gdy umarła moja siostra Ludwika. Żyła jeszcze, nim rozpoczęli budowę miasta i na polach już kopali rowy. Ale ona się tym nie przejęła, bo jej chodziło tylko o to, żeby ci, którzy budują miasto, nie tknęli cmentarza. Mówiła, niech już zbudują to miasto, ale niech zostawią ten cmentarz. I został ten cmentarz. Dobrze, że został ten cmentarz, bo teraz się tym miejskim ludziom przydają. Ale to już jest inny cmentarz. Cała wieś była na pogrzebie. Nieśliśmy ją tą szeroką drogą na cmentarz. Samochody, które wiozły różne rzeczy na budowę, musiały zjechać na bok i stanąć, bo szedł pogrzeb. Cieszyłem się, że musiały stanąć te duże samochody, bo tak były rozpędzone, jakby już nic nie mogło ich zatrzymać, że znalazła się na nie rada. Gdy szedł pogrzeb, musiały stanąć. Ale gdy trumna i ludzie przeszli, samochody ruszyły, i gdyśmy chowali Ludwikę, słyszało się, jak szumiały na polach, bo tam, gdzie rozpoczynała się budowa. Pierwszy na plac budowy to poszedł jeden chłop, któremu dzieci powiedziały, no bo dzieci najpierw tam poszły, że na jego oziminę wjechała toparka i tnie rów środkiem pola. Ten chłop ubrał się ładnie,
i poszedł tam. Później mówił do dzieci, żeby nie biegały po zbożu. Na drugi dzień nie było śladu z oziminy, bo całe pole zajeździły maszyny. To był głupi i uparty chłop. Wszyscy myśleli, że on umiał się ładnie i wziął do ręki pałę, bo idzie zabić człowieka, który kierował koparką. Ale on tylko poszedł wygnać dzieci, żeby nie deptały oziminy, której na drugi dzień już nie było. A był głupi i uparty chłop i takim głupim i upartym został do końca. Wszyscy się z niego śmiali i pytali się, po co się tak ładnie ubrał, gdy szedł na to pole. Śmiali się z tego chłopa i z siebie. Nad tą wsią stale coś wisiało. Nim zabrali się do budowy miasta, które tu teraz jest, miała tę dolinę zalać woda. Mówiono, że zbudują tamę i cała wieś będzie zalana wodą, którą puszczą z rzeki. Że wieś będzie na dnie głębokiego jeziora. To ten głupi Marcin najwięcej o tym gadał. On zawsze o tym przypominał, choć już nikt nie mówił o wodzie. Marcin nie lubił, gdy ludzie się śmiali, albo gdy im było wesoło. Wtedy zawsze gadał o tej wodzie. A nieraz to pokazywał, skąd ta woda wleje się do wsi. Stał z tą wyciągniętą ręką i krzyczał, stamtąd przyjdzie woda! Ludzie omijali Marcina, a nieraz to się do niego zbliżali i bili go po pysku. On wtedy szedł od domu do domu i powtarzał: stamtąd przyjdzie woda, stamtąd przyjdzie woda, stamtąd przyjdzie woda, stamtąd przyjdzie woda. Ludzie wiedzieli, że on jest głupi. Ale czasem mi się zdawało, że głupi więcej wie niż mądry. I tego się bał. To znaczy, tej mądrości głupi. Głupi Marcin spalił się żywcem, tak jak był w tych swoich cajgowych, szerokalnych portkach i w tym kaszkiecie. Wpadł w sam środek ognia, gdy palił się dom i stodoła Gabrynia. Mówią, że ktoś go umyślnie pchnął w ten ogień. Słyszeliśmy jego przeraźliwy krzyk, jakiś cichy jęk i było po wszystkim. Ludzie powiedzieli tylko, że głupi wpadł do ognia. Tylko tyle. A później cała wieś bała się głupiego, bo głupi po śmierci chodził po wsi. Ludzie widzieli go, jak niósł ogromny kamień, jak wyszedł bez kamienia. Obok niego posuwał się jasny słup. Ludzie widzieli go często na bałach i przy śluzie i słyszeli tak tu dniło żelazo na zaworach przepustów i mówili, że głupi puści do wsi wodę. Ale on wody nie puścił. A i później woda też nie weszła, bo damy tu nie budowali, tylko miasto. Gdy budowali miasto, głupi także tu przychodzi. A najdłużej to był wtedy na wiosnę, gdy wycięli sady. Drzewa w sadach kwitły. Ale oni wycięli drzewa, bo miasto z pól przybliżało się do wsi i miało być w sadach stawiane domy. Drzewa leżały już na ziemi, ale wciąż kwitły i pszczoły na nich siadały. Można było całą gałąź ułamać i nieść ją sobie, albo ją wyrzucić w błoto. Każdy chodził wtedy z kwiatkiem, jakby było jakieś święto. Nawet tacy, którzy nie lubili kwiatów, trzymali w ręce kwiatek w
ręce w kieszeni albo w zębach. Dzieci to miały wtedy wielką uciechę, bo im nikt nie bronił dotknąć i zgnieść tych kwiatów. To dzieci widziały wtedy głupiego. Był w sadach wieczorem i urywał gałęzie z tych przewróconych drzew, które wciąż kwitły. Dzieci mówiły, że głupi Marcin był w tych swoich cegłowych, szerokalnych portkach i w tym kaszkiecie i kuśtykał tak jak za życia i niósł całe ogromne, kwitnące drzewo. No i z tym drzewem odszedł ze wsi. Rano rzeczywiście brakowało jednego drzewa w sadzie Dulewki. Nie patrz na mnie tak. Ja wiem, że ty w to nie wierzysz. Ale ludzie tak mówili. A niektórzy to bili się w piersi i krzyczeli. Głupi znów był we wsi. Zabije takiego głupiego, to chyba nie to samo, co zwykłego człowieka. To na pewno nie to samo. No bo co taki głupi ma w życiu? Jak myślisz? Co taki masz w życiu? Najgorszy to był ten jego przeraźliwy krzyk, gdy leciał w te nogi. Ten cichy jęk, gdy już był w ogniu. To było najgorsze, bo resztę to można byłoby wytrzymać. Ale on jednak strasznie krzyczał, gdy leciał w ten ogień, a potem ostatni raz cicho jęknął. Ten głupi Marcin. Gdyby głupi Marcin teraz żył, to by mu nie pozwolono chodzić po ulicach miasta. Bo w miastach zabiera się takich z ulic i wywozi tam, gdzie ich nikt nie widzi. Czasem któryś z tych, którzy nie poszli na przesiedlenie i nie wzięli innej ziemi, tylko zostali w tym mieście, wspomni głupiego Marcina. Wielu ze wsi zostało w mieście i nauczyło się inaczej mówić i chodzić. Bo w mieście inaczej się mówi i chodzi. Tylko w tej kępie można sobie jeszcze pochodzić po bawełnem. Są w tym mieście, wychodzą na balkony i patrzą na ulicę. A gdy deszcz rosi, to tak wołają na swoje dzieci. Synku, chodź do domu, bo się możesz przeziębić. Czasem to im takie wołanie nie wychodzi, jakby je co chwyciło za gardło. I wtedy uciekają z balkonu do mieszkań, bo się wstydzą. Ja to zauważyłem, bo lubię się przypatrywać wszystkiemu, ludziom i dzieciom. Nad tą wsią stare coś wisiało. Jednego dnia to przyjechało dwóch z miast. Ludzie najpierw się schowali, ci dwaj powiedzieli, że muszą się przypatrzeć się, bo będzie się robić pomiary, bo tu stanie miasto, a wieś się rozwali. Kolbierowa powiedziała tym dwom, że
że można zbudować miasto na piaszczystej dolinie, gdzie nie rośnie zboże, a nie tykać dobrych pól i wsi. Ale ci dwaj powiedzieli, że na tym piaskowatym miejscu stanie fabryka, a na lepszych polach i tu, gdzie wieś, musi stanąć miasto, bo tak wychodzi inżynierom. Korbielowa swoje, a ci dwaj swoje. Trwało to dość długo, aż przyszła taka chwila, że Korbielowa nie wytrzymała, odwróciła się tyłem, podniosła spódnicę i wypięła na tych dwóch koło dupę. Ci dwaj się uśmiechnęli, ale zmusili i odeszli. I dopiero wtedy Korbielowa zaczęła płakać. Przedtem to ludzie mówili, że Korbielowa jest pyskata. Ale po tym zdarzeniu z tymi z miasta zaczęli ją poważać. Ludzie, gdy przechodzili obok niej, to mówili: jak się macie, Korbielowa? Jak zdrowie? To tak ją poważali, że nawet pytali o zdrowie. Choć była zdrowa, ona była dumna i stała się jakby inną kobietą. Mówiła mądrze. Jednego dnia to zrobiła zebranie chłopów i powiedziała, że gdy wieś się uprze, to inżynierowie zbudują miasto na tej piaszczystej dolinie, a fabrykę trochę w dale i nie tkną wsi. Ale nie było jedności, bo niektórzy się bali, a i jedność by tu nic nie pomogła, bo tym, którzy robili plany, inaczej wychodzili. Teraz to szkoda o tym mówić, bo już jest po wszystkim. Miasto i fabryka stoją, a zeci? A zeci? A dziś ślad! A gdyby zrobili tak, jak chciała Korbielowa, to byłoby i miasto, i fabryka, i wieś. Byłyby trzy rzeczy, a są tylko dwie. Miasto i fabryka. A ci nie ma. No ale tak wychodziło inżynierom. Widać, tak musiało być. Korbielowej też już nie ma. Powiesiła się. Ale nie o to, że mieli budować miasto na dobrych polach i tu, gdzie wieś. Ona się powiesiła, bo przez nią zabił się chłopak Gąsiorka. Ktoś puścił wiadomość, że jakieś auta jadą do wsi. Korbielowa powiedziała wtedy do tego chłopaka: ja się, no bo ja się mu było, wyjdź na wiosk, to zobaczysz, czy to prawda, że jadą auta. Wiedziała przecież, że samochody muszą przyjechać, bo już wcześniej chłopom powiedziałam, że wnet rozpocznie się budowa miasta i przyjadą miernicy. Ale choć o tym wiedziała, to chciała się przekonać, czy rzeczywiście jadą samochody, bo jej się zdawało, że nikt nie odważy się tknąć wsi. Jasiek wylazł na sam wierzchołek, wiąz był stary i kruchy, i ten wierzchołek się ułamał i chłopak spadł i nabił się na sztafetę. Gdy go zdjęli ze sztafet, wyszły z niego kiszki, no żył jeszcze trochę, ale wnet umarł. Zaraz przyleciał jego ojciec, stary Gąsiorek, i doskoczył do Korbielowej, bo się dowiedział, że ona kazała Jaśko i wyleć na wiosk. Ale jej nie uderzył. Tylko powiedział, coś ty, kobieto, zrobiła. A Korbielowa zaczęła dziwnie jęczeć i pobiegła do szopy. Nikt tego nie zauważył, bo wszyscy byli przyjaźni. Dopiero później ktoś zobaczył, że Korbielowa wisi w drewutni na łańcuchu. Była czarna, miała
miała otwartą gębę i patrzyła na oczy. Ale już nie żyło. Chowali ją w tym samym dniu, co i Jaś. Ksiądz nie chciał wpuścić trumny z Korbielową, no bo Korbielowa się mu powiesiła. Trumnę z Jaśkiem wpuścił, a trumna Korbielowej stała na ziemi przed kościołem. Ale ludzie siłą wnieśli tę trumnę, bo pamiętali, jak Korbielowa przywitała tych dwóch z miasta, którzy przyjechali się przypatrzeć wsi przed pomiarami i wypięła na nim kołodówkę. Ale nim tę trumnę wnieśli, ksiądz stanął w drzwiach i zagroził im drogę. Ale jeden z chłopów powiedział: niech ksiądz puści tę trumnę. Bóg powieszono usunąć. A drugi zawołał: usuń się, katabasie, Bóg będzie dla mnie miłosierny. Jeden się wściekł i zawołał: ty katabasie, żeby cię szlak trafił. I z pomocą boską. Pełza próbował odwrócić chłopów od drzwi kościoła. Mówił wtedy: zawróćmy. Bóg takich jak Korbielowa bierze bez pomocy księdza. To był światowy chłop i bywał między mądrymi ludźmi. I to prawda, co on mówi. Bo Bóg takich, którzy sami z sobą kończą, zabiera bez pomocy księdza. Ten mądry chłop nie mógł już namówić ludzi odsunięcia się od drzwi kościoła, bo już ludziom nie chodziło o zbawienie Korbielowe, ale o to, żeby postawić na swoim. Ci z tyłu pchnęli i wszyscy razem z trumną wpakowali się do środka. Ksiądz musiał ustąpić, ale śpiewał tylko nad trumną Jaśka. Ale trumna Korbielowej była niedaleko. Tak wyglądało, jakby ksiądz śpiewał nad obydwiema trumnami. I śpiewał. Pater noster, quies in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Teraz to trzeba dać będzie ofiary na nabożeństwo, szanowni. Trzeba dać ofiary. Trzeba dać ofiarę na nabożeństwo, szanowni. Trzeba dać ofiarę. Trzeba dać ofiarę na nabożeństwo żałobne. Za taką ofiarę nabożeństwa nie będzie. Chowali ją na brzegu cmentarza. A Jaśka dalej od płotu. Grób mojej siostry Ludwiku jest blisko grobu Jaśka, a blisko grobu Korbielowej jest grób głupiego Marcina. Tu jeszcze czasem ktoś wspomni głupiego i Korbielową. Najprędzej baby wspomną, które siedzą na balkonach, gdy jest pogoda. Myślę, że Korbielowa nie zostałaby tu, gdyby żyła. Ona wolałaby wziąć ziemię gdzie indziej. Tu dobrze mam. Ale ona wolałaby to gorsze. Byli tacy, co woleli to gorsze i wybrali to gorsze. Wybrali ziemię w innym powiecie i będą pracować na ziemi i mieszkać na wsi. Ale już
nie na swojej wsi. Wielu ze wsi zostało w mieście. I tu im dobrze. A może tylko udają, że im dobrze. Właściwie to najlepiej byłoby, gdyby były te trzy rzeczy. To znaczy miasto i fabryka i wieś. Byli tacy, którzy musieli zostać. Ja musiałem zostać. Bo gdzie ja, stary, pójdę? Syn nie chciał się przesiedlić i musiałem tu zostać. Mówię, mój syn. No bo jak mam mówić? Co wiesz o moim synu? Mój syn, on nigdy nie lubił ziemi. On nie trzymałby ziemi, choćby nie było tu miasta i choćby się ostała wieś. On jeszcze wtedy, gdy nikt nie wiedział, że tu będzie miasto, mówił takiemu jednemu, który no nie wiadomo skąd przyszedł, że on zaraz sprzeda tę część, którą dostanie ode mnie. Oni mnie nie widzieli. Ale ja ich widziałem i słyszałem, jak rozmawiali i jak wyśmiewali się z ziemi. Mojemu synowi, gdy się wtedy tak śmiał, broda się wydłużała, nos garbaczał, włosy się jeżyły i robił się podobny do diabła. A ten drugi, to tak się dziwnie śmiał. Nocne ptaki, których nikt nie widział. Łatwo można by ich było wtedy zabić, gdy tak stali odwróceni plecami do nich. Można by ich było przebić widłami albo kozą. Można było by cicho zajść ich z tyłu i wbić w nich te widły i to im chyba wystarczyło albo. Albo można byłoby walnąć ich po upachu buchem siekiery. Można było cofnąć się i przynieść z drewutni siekierę i dać im po razu tym obuchem. I to też by im chyba wystarczyło. Albo można było poczekać do nocy. Gdy jeden drugiego odprowadzał i szli tym wysokim brzegiem obok głębokiego stawu, wtedy wystarczyłoby ich lekko dotknąć i wpadliby do wody. A gdyby byli w wodzie, można byłoby im nie pozwolić wyjść z tej głębi na wysoki brzeg. Wystarczyłoby tylko podważyć palce, które by się chwytały ziemi. Można byłoby sobie stać na brzegu i jakimś kołkiem szczuwać im te palce albo bić ich po tych palcach, żeby drętwiały i sztywniały i żeby już nigdy nie mogły czekać się ziemi i żeby ta ziemia im nie pomogła. Gdy się ożeniłem, ziemi miałem malutki. Niecały murk. Jeździłem do roboty, do Łotwy i do Niemiec i dokupywałem pola. Dobra była ta pierwsza orka na polu, które się kupiło i ta myśl, że ziemia nie jest już tamtego, od którego kupiłeś, tylko twoja. Zaczęli budować to miasto, była wiosna. Ziemia ładnie obsychała, ale nie można było siać, bo powiedzieli, że wszystkie pola będą wzięte pod budowę i dlatego nie opłaci się siać. Ale ta ziemia czekała. Jeszcze był czas na siew. Wciąż ci się zdawało, że się coś stanie, gdy ziemia tak ładnie obsycha, a nie można było siać. Gdy wszedłeś do domu, to ci się zdawało, że się coś stanie. Tak samo ci się zdawało, gdy byłeś w stajni, albo w sadzie, albo przy płocie
gdyż patrzył na ludzi, jak wchodzą do domów, albo jak idą tym błoniem, to ci się zdawało, że oni to robią specjalnie, żeby się coś stało. Ale nic się nie stało. Tylko Latański zagniótł kota, bo mu się łasił koło nóg, gdy on stał i patrzył na te pola i widział, jak ta ziemia ładnie obsycha. Stanął temu kotu butem na łeb i wgniótł mu ten łeb w ziemię i kot zdechł. Już mógł się Latański spokojnie przypatrywać tym polom. Nic się nie zdało, tylko Kubala dar się na całe gardło, że nie żałuje ziemi, bo się na niej nakarował jak wód. Wciąż to powtarzał, nie wiadomo po co. Powtarzał to, choć już wszyscy słyszeli. On już właściwie niczego innego nie umiał powiedzieć, tylko to, że nie żałuje ziemi, bo się na niej nakarował. Ale ludzie rozumieli to jak należy. Ale reszta ziemi czekała. Jeszcze był czas, żeby tam, gdzie nie było placów budowy, zasiać jęczmień albo owies. Przyszedł mały deszcz i słonko znów świeciło. I najgorsze było to, że ten czas wciąż jeszcze był. Bardzo długa była wiosna. Ale nic się nie stało, tylko Węglarski pokłócił się z Jamorzem. Żyły przez całe lata w zgodzie, ale gdy koparki wjechały na ich pola i oni to ujrzeli, to jeden do drugiego powiedział: podorywałeś mi wiedzę? I co teraz masz? Zaczęli się kłócić, tak jakby ta kłótnia im pomogła, jakby jakiś ratunek był w tej kłótni. Później budowa poszła do płotów i musiało się wysiąść sady i rozwalić domy. Byli tacy, którzy sami sobie rozbierali dom. Ale mój dom rozwalili maszyną, bo nie miał kto rozbierać. Syn rodził już na tej budowie i nie chciało mu się rozbierać. A ja, stary, nie dałbym rady. Mój syn dostał już wtedy mieszkanie w mieście, a ja się tam miałem przenosić. Bo ja do ostatka mieszkałem w tym starym domu, który rozwaliła maszyna. Maszyna szybko rozwaliła ten stary dom. A gdy to się stało, to mój dziadek Alojzy, który już nie żyje, wydał mi się śmieszny. Przypomniał mi się wtedy dziadek Alojzy i mój ojciec Wincenty też mi się przypomniał i też wydał mi się śmieszny, bo sobie przypomniałem, jak to oni dźwigali te belki i przyciesieli, jak je ociosywali toporami. Dawniej to były takie szerokie topory do obciosywania drewna na dom. Przypomniałem sobie ich zgiętych nad tymi nowymi kawałkami domu i byłem zły. Gdyby wtedy, gdy oni tak ociosywali te belki i schylali się nad tym drewnem, wiedział, że ten dom tak szybko rozwali maszyna, to bym ich chyba kopnął w dupy, gdy byli tacy schyleni. Gdy ta maszyna rozwaliła ten stary mój dom, to chciało mi się śmiać z tego mojego dziadka i ojca, którzy do kantu ociosywali te belki i przyciesie, a także siebie samego. Bo sobie przypomniałem, że ja ten dom poprawiałem, podtrzymywałem lewarami, a przy każdej ścianie podbiłem po jednej przyciesi, w środku pomalowałem go wapnem na biało, a u góry pociągnąłem taki niebieski pasek.
gdybym sobie przypomniał ten pasek, to najbardziej chciało mi się śmiać i pewnie się nawet uśmiechnął. Bo ten, który siedział na maszynie, powiedział do mnie: czego się śmiejesz, stary? Bo myślał, że ja będę płakał i że jeśli się coś takiego dzieje, jak z tym rozwalaniem, to musi być płacz. On się tak zapytał, bo on nie umiał tego płaczu poszukać. Dużo widział. I wiem, że się można różnie śmiać i różnie płakać. Z tym śmiechem i z tym płaczem jest rozmaicie. Wszystko się musi skończyć, to wiem. No ale z tym domem to bardzo śmiesznie się skończyło. Taka tylko kpina z tego wszystkiego, co było przedtem. Maszyna tylko wtrąciła dom i on się rozwalił i był już koniec. A jak jest koniec, to ci się zaraz przypomni początek i chcesz wiedzieć, co było pomiędzy tym początkiem a końcem. Gdy przymrużę oczy i pomyślę, to mogę to zobaczyć. I na początku widzę tylko drzewa i drzewa i zabijanie wróbli i te zdychające i te zdechnięte wróble z rozdziawionymi dziobami. A później to była już tylko robota. I robota, a później też tylko robota. A później nie było roboty. Bo poszedłem mieszkać do syna, który jest w tym mieście i pracuje w fabryce. Jest synowa, dwoje dzieci i ja. Chciałem wziąć ziemię, bo jest się kimś, jak się ma ziemię. Ale syn nie chciał. Syn robił się podobny do diabła, gdy się mówiło o ziemi. Mogłem brać tę ziemię w drugiej wsi. Budynki można byłoby postawić, bo pieniądze były. Zapłacili za ziemię, za sady i za budynki, które poszły pod to miasto. Ludzie bali się, że nie zapłacą. Ale dali pieniądze. Można było kupić ziemię i postawić budynki. Ale sam ten nie dałbym rady. A syn wykrzywił szkaradnie gębę i nie chciał słyszeć o ziemi. Ale to miał być śmiech. A ja się bałem tego śmiechu. Miasto i fabryka to dobra rzecz. Ale nie można śmiać się z ziemi. Kto się śmieje z ziemi, głupieje albo już zgłupia. Takiemu ziemia przylepi się do nóg i będzie miał coraz więcej błota na stopach i nie postąpi kroku. I będzie stał i patrzył w jedno miejsce jak głupi, bo głupi tak stoją i widzą. Taki, co się śmieje z ziemi, to gdy idzie i gdzieś wchodzi, to nie wiadomo, co się z nim stanie tam, gdzie wszedł. Inni, którzy tam weszli, wyjdą. A on może nie wyjść, bo już wtedy, gdy zaczął śmiać się z ziemi, zaczął głupieć. Patrzysz na te drzwi, które on wszedł i wiesz, że za tymi drzwiami coś się dzieje. Bo za każdymi drzwiami coś się dzieje. I ludzie, którzy tam weszli, wychodzą. A ten, który śmiał się z ziemi, nie wychodzi. Albo wychodzi zupełnie inny. Wychodzi zupełnie głupi. Taki, co się śmieje z ziemi, będzie myślał, że jest mgła, choć jest dzień i świeci słońce. Będzie bym kopał, będzie chodził naokoło, będzie szukał ścieżki, a wtedy każdy robak będzie od niego mądrzejszy, bo on będzie zupełnie głupi. Taki, co się śmieje z ziemi,
będzie szedł i nie zobaczy drzew, bo drzew taki nie widzi. Będzie szedł, jakby mu kto do gęby przystawił bardzo długą rurę i tylko w tę rurę patrzył, bo głupi tak stoją i widzą. Taki, co się śmieje z ziemi, siądzie i ziemia się pod nim zapadnie. I on wpadnie w to ziemię i ziemia się pod nim zamknie. Taki, co się śmieje z ziemi, musi być synem Bożym. O jak myślisz? Czy taki musi być synem głupiego? W mieszkaniu mojego syna jest ziemia. Tylko w doniczkach. Mnie to każą robić, bo chcą, żebym miał przyjemność. Dają mi taki mały dzbanek, który by się nadawał, żeby pluć w niego. Nalewam z kranu wody do tego dzbanka i idę z tą wodą ostrożnie do okien, gdzie stoją te doniczki i podlewam kwiaty. Dobra jest ziemia w tych doniczkach. Wybarczy jej mało. Czasem to trzeba tę ziemię poruszać końcem noża, żeby się nie zrobiła na niej skorupa. To jest takie bronowanie. Ale tej ziemi bardzo malutko. Przedtem to ja wstawałem wcześnie rano i mówiłem do tego mojego syna: wstawaj, pojedziemy orać i siać. I on wstawał. I zaprzęgaliśmy kobyłę i jechaliśmy na pole. Oborywaliśmy razem. Bo orać w jednego niełatwo, a jak jest miedza, to jeszcze trudniej. Przy miedzy trzeba ziemię dobrze wyskrawać i trzeba uważać, żeby nie zniszczyć miedzy. Ale też, żeby z nic twojego się do niej nie przylepiło. Czasem zadrży miedza, gdy przyniesie mnie z kiwem, wtedy trzeba tak zemrzeć pług, ażeby nie powyrywać z miedzy w rynku. A gdy się zaorało, to syn orał sam, a ja stałem i patrzyłem, jak syn orze. A ja tak stałem i patrzyłem na ten orek. Szedłem teraz miedzą i strącałem z niej ziemię, którą wyrzucił tłuk. Albo szedłem na inny kawałek mojego gruntu i przyglądałem się, jak jest na nim. Albo przyglądałem się całym polu, swoim i ludzkim. A gdy syn zaorał, to mówiłem: teraz załóż brony, bo trzeba zabronować. Bronuj po razu. A gdy zabronował po razu, to mówiłem: Ja będę siał, a ty za mną bronuj po dwa razy, tylko równo, nie tak jak włóczczy. Ja wsiałem, a on kończył bronowanie. Gdy skończył, to mu jeszcze kazałem przejechać naokoło pola dwa razy, żeby brzegi dobrze wyglądały. Ja zsuwałem teraz ziemię, którą pługi brony wyrzuciły na miedzę albo na inne pole. A gdy się to zrobiło, mówiłem: no pojedźmy do domu. A teraz idę po miękkim dywanie z małym dzbankiem pełnym wody.
Muszę uważać, żeby ta woda z tego dzbanka nie wylała się mu na ten dywan. I podchodzę do tej ziemi fasolika i podlewam kwiatki. I wlewam tę odrobinę wody na tą odrobinę ziemi. I to cię musi przestraszyć.